Wspomnienie o tak niezawodnym środku ucieczki uspokoiło Wokulskiego. Stopniowo pogrążał się w jakimś uroczystym nastroju. Zdawało mu się, że nadchodzi moment, w którym powinien zrobić rachunek sumienia, czy też ogólny bilans życia. Gdybym był najwyższym sędzią, myślał, i gdyby spytano mnie: Kto jest wart panny Izabeli, Ochocki czy Wokulski? Musiałbym przyznać, że Ochocki o osiemnaście lat młodszy ode mnie, osiemnaście lat. I taki piękny. W dwudziestym roku życia skończył dwa fakultety. Ja w tym wieku ledwie zaczynałem się uczyć. I już zrobił trzy wynalazki, ja żadnego. A nad to wszystko jest naczyniem, w którym wylęga się wielka idea. Dziwaczna to rzecz, machina latająca, ale faktem jest, że on znalazł dla niej genialny i jedynie możliwy punkt wyjścia. Machina latająca musi być cięższa, nie zaś jak balon, lżejsza od powietrza. Boć wszystko, co prawidłowo lata, począwszy od muchy, skończywszy na olbrzymim sępie, jest od powietrza cięższe. Ma prawdziwy punkt wyjścia. Ma twórczy umysł. Czego dowiódł bodajby swoim mikroskopem i lampą. Któż wie zatem, czy nie uda mu się zbudować machiny latającej? A w takim razie będzie większym dla ludzkości od Newtona i Napoleona razem wziętych, I ja mam z nim współzawodniczyć. A jeżeli stanie kiedy kwestia, który z nas dwóch powinien się usunąć, czyliż będę się wahał? Cóż to za piekło powiedzieć sobie, że muszę moją nicość złożyć na ofiarę człowiekowi ostatecznie takiemu, jak ja, śmiertelnemu, ulegającemu chorobom i omyłkom, a nade wszystko tak naiwnemu bo to jeszcze dzieciak co on mi nie wygadywał dziwny traf gdy wokulski był subiektem w sklepie kolonialnym marzył o perpetuum mobile machinie która by się sama poruszała gdy zaś wstąpiwszy do szkoły przygotowawczej poznał że taka machina jest niedorzecznością wówczas najtajniejszym i najulubieńszym jego pragnieniem było wynaleźć sposób kierowania balonami. To, co dla Wokulskiego było tylko fantastycznym cieniem, błąkającym się po fałszywych drogach, w Ochockim przybrało już formę praktycznego zagadnienia. Cóż to za okrucieństwo losów, myślał z goryczą. Dwom ludziom dano prawie te same aspiracje. Tylko jeden urodził się o osiemnaście lat wcześniej, drugi później. Jeden w Nędzy Drugi w dostatku. Jeden nie mógł wdrapać się na pierwsze piętro wiedzy, drugi lekkim krokiem przeszedł dwa piętra. Jego nie zepchną z drogi burze polityczne, tak jak mnie. Jemu nie przeszkodzi miłość, którą traktuje jak zabawkę. Podczas gdy dla mnie, który sześć lat spędziłem na pustyni, uczucie to jest niebem i zbawieniem, więcej nawet. No i on triumfuje nade mną. Na każdym polu, choć przecież ja mam te same uczucia, tę samą świadomość położenia, a pracę z pewnością większą. Wokulski dobrze znał ludzi i często porównywał się z nimi, lecz gdziekolwiek był, wszędzie widział się trochę lepszym od innych, czy jako subjekt, który spędzał noce nad książką, czy jako student, który przez nędzę szedł do wiedzy, czy jako żołnierz pod deszczem kul. Czy jako wygnaniec, który w śniegiem zasypanej lepiance pracował nad nauką. Zawsze miał w duszy ideę sięgającą poza kilka lat naprzód. Inni żyli z dnia na dzień dla swego żołądka albo kieszeni. I dopiero dziś spotkał człowieka wyższego od siebie, wariata, który chce budować machiny latające. A ja, czy dzisiaj nie mam idei? Dla której pracuję przeszło rok. Zdobyłem majątek, pomagam ludziom i zmuszam ich do szacunku. Tak, ale miłość to uczucie osobiste. Wszystkie zasługi towarzyszące jej są jak ryby zaplątane w odmęt morskiego cyklonu. Gdyby na świecie zniknęła jedna kobieta, a w tobie pamięć o niej czymże byś został? Zwyczajnym kapitalistą, który z nudów grywa w karty w resursie. A tymczasem Ochocki ma ideę, która będzie rwała go zawsze naprzód, chyba że umysł mu zagaśnie. Dobrze, a jeżeli on nic nie zrobi i zamiast zbudować machinę latającą, pójdzie do szpitala wariatów? Ja tymczasem faktycznie coś zrobię. A mikroskop, stos, czy nawet lampa elektryczna z pewnością nie znaczą więcej odsetek ludzi, którym ja daję byt. Skądże więc we mnie ta ultrachrześcijańska pokora? Co kto robi, jeszcze nie wiadomo. Ja tymczasem jestem dziś człowiek czynu, a on marzyciel. Zaczekajmy z rok. Rok. Wokulski wstrząsnął się. Zdawało mu się, że w końcu drogi, nazwanej rokiem, widzi tylko niezmierną otchłań, która pochłania wszystko, ale nie mieści w sobie nic. Więc nic? Nic. Instynktownie rozejrzał się. Był w głębi łazienkowskiego parku na jakiejś ulicy, do której żaden szmer nie dolatywał. Nawet gęstwina ogromnych drzew stała cicho. Która godzina? zapytał go nagle jakiś głos zachrypnięty. Godzina? Wokulski przetarł oczy. Przed nim z mroku wynurzył się obdarty człowiek. Kiedy grzecznie pytają, to grzecznie trzeba odpowiadać, rzekł człowiek i podszedł bliżej. Zabij mnie, to sam zobaczysz, odparł Wokulski. Obdarty człowiek cofnął się. Na lewo od drogi widać było parę ludzkich cieni. Głupcy! zawołał Wokulski, idąc naprzód. Mam złoty zegarek i kilkaset rubli gotówką. Bronić się nie będę, no? Cienie. Usunęły się między drzewa i któryś rzekł zniżonym głosem: Taki to psiakrew zejdzie gdzie go nie posieją. Bydlęta! Tchórze! krzyczał wokulski prawie nieprzytomny. Odpowiedział mu tentent uciekających. Wokulski zebrał myśli: Gdzie ja jestem? Już ci w łazienkach, ale w którym miejscu? Trzeba iść w drugą stronę. Obrócił się parę razy i już nie wiedział, dokąd idzie. Serce zaczęło mu bić gwałtownie, zimny pot wystąpił na czoło, pierwszy raz w życiu uczuł obawę nocy i zbłąkania. Przez parę minut biegł bez celu, prawie bez tchu, dzikie myśli wirowały mu w głowie, wreszcie na lewo zobaczył mur, a dalej budynek. Aha, pomarańczarnia. Potem doszedł do jakiegoś mostka, odpoczął i oparłszy się na barierze, myślał. Więc do tego doszedłem. Niebezpieczny rywal, rozbite nerwy. Zdaje mi się, że już dziś mógłbym napisać ostatni akt tej komedii. Prosta droga doprowadziła go do Stawu, później do Łazienkowskiego Pałacu. We dwadzieścia minut był w alejach ujazdowskich i siadł w przejeżdżającą dorożkę. W kwadrans później znalazł się we własnym mieszkaniu. Na widok świateł i ulicznego ruchu odzyskał wesołość, nawet uśmiechał się i szeptał: Cóż znowu za przywidzenia? Jakiś Ochocki, samobójstwo. Ech, głupota! Dostałem się przecież między arystokrację, a co będzie dalej? Zobaczymy. Gdy wszedł do gabinetu, służący oddał mu list pisany na jego własnym papierze przez panią Meliton: Ta pani była tu dziś dwa razy. Rzekł wierny sługa Raż o piąty, drugi raż o ósmy. Wędrówki za cudzymi interesami. Wokulski powoli otwierał list pani Meliton, przypominając sobie niedawne wypadki. Zdawało mu się, że w nieoświetlonej części gabinetu jeszcze widzi ciemną gęstwinę łazienkowskich drzew, niewyraźne sylwetki obdartusów, którzy mu zastąpili drogę, a później wzgórek ze studnią gdzie Ochocki zwierzał mu się ze swych pomysłów. Lecz gdy spojrzał na światło, mgliste obrazy znikały. Widział lampę z zielonym daszkiem, stos papierów, brązy stojące na biurku i chwilami myślał, że Ochocki ze swymi machinami latającymi i jego własna rozpacz były tylko snem. Co on za geniusz, mówił do siebie Wokulski. To zwyczajny marzyciel i panna Izabela taka sama kobieta jak inne. Wyjdzie za mnie, dobrze nie wyjdzie, to przecież nie umrę. Rozłożył list i czytał. Panie, ważna wiadomość, za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko sześćdziesiąt tysięcy rubli, a w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela, postawiona między biedą a wyjściem za marszałka, chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. Pamiętaj pan, kobiety tak lubią być ściskane, że dla spotęgowania efektu trzeba je niekiedy przydeptać nogą. Im zrobisz pan to bezwzględniej tym pewniej cię pokocha. Pamiętaj pan. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski, przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz wygrawszy, komu innemu przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komeraże, ale spróbuj pan je zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż o ilem słyszała, niejaki Maruszewicz, przyjaciel obojga krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych którzy potrafią je mocno trzymać i dogadać ich kaprysom. Doprawdy zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze życzliwa, A.M. Wokulski głęboko odetchnął. Obie wiadomości były ważne. Drugi raz przeczytał list, podziwiając szorstki styl pani Meliton i uśmiechając się przy uwagach, jakie robiła nad swoją płcią. Mocno trzymać ludzi czy okoliczności, to leżało w naturze Wokulskiego. Wszystko i wszystkich chwytałby za kark, wyjąwszy pannę Izabelę. Ona jedna była istotą, której wobec siebie chciał zostawić absolutną wolność, jeżeli nie panowanie. Mimo woli spojrzał na bok, służący stał przy drzwiach. – Idź spać – rzekł. – Żarasz pójdę, tylko był tu jeszcze pan – Odparł służący. Jaki pan? Żosztawił bilet. Leży na biurku. Na biurku leżał bilet Maruszewicza. Aha. Cóż ten pan mówił? On niby, żeby tak, to nic nie mówił, tylko pytał się, kiedy pan jeszcze w domu. A ja powiedziałem około dziesiąty, że rana. I wtedy on powiedział, że przyjdzie jutro o dziesiąty i no na minutkę. Dobrze, dobranoc ci. Upadam do nóg. Proszę łaski pana. Służący wyszedł, Wokulski czuł się zupełnie otrzeźwiony. Ochocki i jego latające maszyny zmalały mu w oczach. Miał znowu energię, jak wówczas, kiedy wyjeżdżał do Bułgarii. Wtedy szedł po majątek, a dziś ma okazję rzucić jego część dla panny Izabeli. Kłuły go wyrazy listu pani Meliton, postawiona między biedą i wyjściem za marszałka. Otóż ona nigdy nie znajdzie się w tym położeniu. A wydźwignie ją nie jakiś tam Ochocki za pomocą swojej maszyny, ale on. Czuł w sobie taką siłę, iż gdyby w tej chwili sufit z dwoma piętrami spadł mu na głowę, chyba utrzymałby go. Wydobył z biurka swój notatnik i począł rachować. Klacz wyścigowa, głupstwo. Wydam najwyżej tysiąc rubli, z których wróci się przynajmniej część. Dom, rubli sześćdziesiąt tysięcy. Posag panny Izabeli. Rubli 30 tysięcy. Razem 90 tysięcy. Bagatela. Prawie trzecia część mego majątku. W każdym razie za dom wróci mi się ze 60 tysięcy albo i więcej. No, trzeba skłonić Łęckiego, ażeby te 30 mnie powierzył. Będę mu płacił pięć tysięcy rubli rocznie jako dywidendę. Chyba im wystarczy. Konia oddam berejterowi. Niech on się zajmie puszczeniem go na wyścigi. O dziesiątej będzie u mnie Maruszewicz. O jedenastej pojadę do adwokata. Pieniądze dostanę na 8%, procent. Siedem tysięcy rubli rocznie. A że mam na pewno 15%. no i dom coś przynosi. A co powiedzą moi wspólnicy? Ach, dużo mnie to obchodzi. Mam czterdzieści pięć tysięcy rubli rocznie. Ubędzie 12 trzynaście tysięcy rubli. Zostanie trzydzieści dwa tysiące rubli. Żona moja nudzić by się nie powinna. W ciągu roku wycofam się z tej kamienicy, choćby ze stratą trzydziestu tysięcy rubli. Wreszcie to nie jest strata, to jej posag. Północ. Wokulski zaczął się rozbierać. Pod wpływem jasno określonego celu uspokoiły się rozstrojone nerwy. Zgasił światło, położył się i patrząc na firanki, którymi bujał wiatr wpadający przez otwarte okno, zasnął jak kamień. Wstał o siódmej rano, tak rzeźki i wesoły, że zwróciło to uwagę służącego, który zaczął kręcić się po pokoju. Czegóż to chcesz? Spytał Wokulski. Ja nic. I no, proszę pana, stróż chce, ale nie śmi prosić, żeby pan pofatygował się i potrzymał mu dziecko do krztu. A, a pytał się, czy ja chcę, żeby on miał dziecko? Nie pytał się, bo pan był wtedy na wojnie. No dobrze, będę jego kumem to może by mnie pan teraz podarował stary surdut, bo ja także będę na krzcinach. Dobrze, weź ten surdut. A repera czy ja? O, głupi jesteś, nie nuć mnie. Każ zreperować, choć nie wiem co. Bo ja chciałbym, proszę pana aksamitny kołnierz. Przyszyj sobie aksamitny kołnierz i idź do diabła. Całkiem bez potrzeby gniewa się pan, bo przecie to dla pańskiego honoru, nie dla mego. Odparł służący i wychodząc trzasnął drzwiami. Czuł, że jego pan jest w wyjątkowo dobrym usposobieniu. Ubrawszy się wokulski usiadł do rachunków, pijąc przy tym czystą herbatę. Po ukończeniu ich napisał depesze do Moskwy o asygnację na 100 tysięcy rubli i drugą do Ajęta w Wiedniu, ażeby wstrzymał pewne obstalunki. Na kilka minut przed dziesiątą wszedł maruszewicz. Młody człowiek wydawał się jeszcze bardziej zniszczonym i onieśmielonym aniżeli wczoraj. Pozwoli pan, odezwał się Maruszewicz po kilku słowach powitania, że od razu położę karty na stół. Chodzi o oryginalną propozycję. Słucham najoryginalniejszej. Pani Baronowa Krzeszowska, jestem przyjacielem obojga baronostwa, mówił zniszczony młodzieniec. Pragnie zbyć klacz wyścigową. Zaraz pomyślałem, że pan przy swoich stosunkach może życzyłby sobie posiadać podobnego konia. Jest ogromna szansa wygranej, gdyż biegają, prócz niej w wyścigu, tylko dwa konie znacznie słabsze. Dlaczegoż pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? Ona? Ona jest śmiertelną nieprzyjaciółką wyścigów. Po cóż więc kupiła klacz wyścigową? Dla dwóch przyczyn, odparł młody człowiek. Naprzód baron, potrzebując pieniędzy na pokrycie długu honorowego, oświadczył, że zastrzeli się, jeżeli nie dostanie 800 rubli choćby za swoją ukochaną klacz. A powtórę, baronowa nie życzy sobie, aby jej mąż przyjmował udział w wyścigach. Więc kupiła klacz, ale dziś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby się pozbyć jej za jakąkolwiek bądź cenę. Mianowicie 800 rubli odparł młody człowiek, spuszczając oczy. — Gdzie jest koń? — W manażu Millera. — A dokumenta? — Oto są — odpowiedział już weselej młody człowiek, wydobywając paczkę papierów z bocznej kieszeni surduta. — Możemy zaraz skończyć? — spytał Wokulski, przeglądając papiery. — Natychmiast. — Po obiedzie pójdziemy obejrzeć konia. — O, naturalnie. — Niech pan pisze kwit — rzekł Wokulski i wydobył pieniądze z biurka. — Na osiemset? — Naturalnie. Mówił młody człowiek, szybko wziął papier i pióro i zaczął pisać. Wokulski zauważył, że młodzieńcowi trochę drżały ręce i twarz mu się mieniła. Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski położył osiem rublówek i schował papiery. W chwilę później młody człowiek ciągle zmieszany opuścił gabinet. Zbiegając zaś ze schodów myślał: Podły jestem, tak podły. Ale ostatecznie za kilka dni zwrócę babie dwieście rubli i powiem, że dołożył je wokulski, poznawszy bliżej zalety konia. Oni przecież nie zetkną się ani baron z żoną, ani ten kupczyk z nimi. Kwit kazał sobie pisać. Wyborny, jak to znać geszefciarza i parweniusza. O, strasznie jestem ukarany za moją lekkomyślność!